dzisiejszym odcinku. Patrz. Pomnik mego ojca, brata i wszystkich, którzy zginęli w kręgu. To dzięki tobie, Aloy. Dziękuję. Rarok? Powiedz, jak to jest być rarogiem? Przypomina powitanie świtu po naprawdę długiej nocy. Posłuchaj. Zawsze będziesz tu mieć dom. Zawsze. Loża? Co się stanie z lożą? Jako Raruk sprawiłam, że przyjmujemy łowców za wyniki. Nie zwracamy uwagi na to, czy należą do Karja. Od tej pory nie będziemy bastionem dawnego reżimu. Halo, halo, witajcie, z tej strony Kolosutron, a my kontynuujemy swoją misję w Horizon Zero Dawn i właśnie ubiliśmy w poprzednim odcinku Czarnonoga i musimy teraz pomówić z Talaną. Jeżeli odcinek się wam spodoba, myślę, że tak, wspomóżcie kciukiem w górę, zostawcie obserwację z dzwonkiem powiadomień, żeby nie ominąć kolejnego pięknego odcinka, zatem ruszajmy. Wyrzutnia dysków? A to było na niego! A to na niego było! A to już nie było potrzebne! Nie było potrzebne! Mamy już full HP. Witaj, piękny! Dobrze nam poszło. Teraz jesteś rarogiem. A właśnie. Jakieś zwoje tutaj ma. Modyfikacje. Siła włóczni. Ale jak rozbierz? Skażenie. Odrywanie. Teraz tak. Jakby tutaj to przy tym wytwarzaniu. O, tam było do włóczni, że włócznia jest jakoś mocniejsza. Poręczność i odrywanie. Nie. Mamy obrażenia i ogień. Tego nie możemy tutaj. Okej. Łódźbik. Amunicja, to już mamy zrobione. Podróż. Idziemy do Aziza, on tam padł. Przeszukaj czujkę. No i co, Aziz? Talana, on żyje. Zejdź mi z oczu, brudna nora. To koniec. Nie będziesz miał już wpływu na loże łowców. Dzięki mnie przetrwała ciężkie czasy. Nie, pogrzebałeś ją. Wraz z pamięcią mego ojca. Trzeba było. Trzeba było. Pozwolić ci walczyć z Sargonem, aby go zmiękczyć. Szlak. O, padł. Tu spoczywa Raruk Gildii Łowców. Aż szkoda patrzeć. Po tym wszystkim chcesz go opłakiwać? A skąd? Chciałabym tylko widzieć jego twarz, kiedy zostanę rarogiem. No dobrze. Spotkamy się w loży, jeśli masz czas. Coś czuję, że nowy Raruk chciałby cię powitać. No, ładnie. Wróć do loży łowców. Okej, tylko zanim tam wrócimy, ja muszę sobie kupić nowe pakiety podróżne.
To. Dobra, teraz tak. Tu są ci kupcy, tak? Gdzieś na tą stronę. Tak, pamiętam cię. Znalazłaś może dla mnie naczynia? Tak, tak, ale szybko, mam dużo pracy. Raczej nie mam tego, co chcę. Dużo nie znamy. Przeszkadzam już. Nie zapomnij badać ruin. Co me zmęczone oczy widzą? Chcesz coś dzisiaj? Łowczyni. Przyjdź. Co trzeba? Czekaj. Tutaj któryś z nich? Chcesz coś dzisiaj kupić? Co trzeba? Ten. Tak. Wyglądasz na zdolną. A może dasz radę? Podejdź proszę. Czekaj, ten nie. Ten. Obejrzyj moje towary. Ten. O tak, teraz tak. Na pewno pakiet podróżniczy. Nie mamy już soczystych mięsków. Dobra, ale przynajmniej mamy kupione dwa, więc jest ok. Ubiory. Teraz tak. Dzięki tej zbroi. Ta schroniona posiadaczką chroni przed pociskami. Żaden prawdziwy oseran nie wyciągnie z niej grotu strzał. Czy chcemy teraz tak, przed pociskami być ochronieni? Czy chcemy być ochronieni przed walką wręcz? Czy chcemy mieć na wszystko ten... Dobra, przed pociskami. Okej. Lepszych towarów nie znajdziesz. Ubiory. To już tutaj mamy. Teraz tak, ok. Modyfikacje na to poprosimy. Wytwarzanie. Ubiór. Co my tutaj mamy? Odporność na strzały. Jeszcze bardziej odporność na strzały. Dobra. Maskowanie, odporność na ogień, odporność na ciosy, odporność na porażenie, odporność na strzały. Dobre. I odporność na... A, na strzały. Dobra. To już mamy coś takiego, no to mamy tą... Mamy już tą dobrą zbrojkę, żebyśmy byli mocno odporni. Teraz tak. Panie kolego, to już mogę ci od razu... sprzedać. Broni ci nie sprzedam. Surowców też na razie ci nie sprzedam. Ale sprzedam ci... To ci sprzedam, okej. Okay. Ubiór wyrzutka. Ubiór wojowniczki Nora. No i tu mamy ciężka oseramska łamaczka strzał. No i... To mi się podoba. Czy ewentualnie coś z broni masz jeszcze do zaproponowania? Rozrywacz. Grzechotnik cienia. A, tu jest łuk bojowy cienia. Teraz tak. Łuk bojowy cienia. Co tutaj mają? A, on ma jakieś tutaj takie strzały. On ma jakieś tutaj też takie strzały. Tego jeszcze nie widziałem. Potykacz ma jakieś 3T. Teraz tak. Mieliśmy kupić lepszy łuk. O, właśnie. Mieliśmy kupić lepszy łuk. Do tych moich...
palających strzał. Teraz tak, tego nie, tego nie. Tu są jakieś strzały. To znam. Łuk bojowy. Tych strzał to w ogóle nie znam. Tutaj ulepszone strzały i tak dalej. Ten łuk myśliwski cienia. To chcę serce czujki. Serce czujki. Ja nie mam serca czujki i trochę okruchów. Okej. To będę musiał to zrobić. Co jeżeli chodzi jeszcze tutaj o tą moją broń? To bym to... Łuk wyborowy Karcza, to też było spoko. Czyli tak. Łuk wyborowy cienia. I on tutaj tak, serce piłozęba potrzebujemy. I serce czujki, tak? Serce czujki i serce piłozęba. Dobra, no to będę potrzebował do tych lepszych łuków. Na pewno będę to musiał sobie zachować. Okej. No i ewentualnie ten jeszcze tutaj muszę zobaczyć. Ja tak się mało tym interesowałem. Ten potykacz. On ma jakieś trzy pułapki tutaj. Tutaj serce złomiarza, czyli czujki, piłozęba i złomiarza będę potrzebował. Chyba, że chcę kupić sobie grzechotnika cienia. Tutaj to po prostu strzelę jakimś, jak maszynówka pewnie. Ale to na razie chyba tego nie chcę. Wróć do loży łowców. No już wracamy. Zróbko. Masny. Jest Jakobeno. Dobry wieczór. Sokół Bratliwin Kanpadish. Drogi brat. I Raruk Talawan Kanpadish. Ukochany ojciec. Niech ich pamięć i ofiara będą wskazówką dla łowców. Dla ludzi, jak żyć. Aha, on jest na górze, ja sobie zaskoczyłem. Spoko! Patrz. Pomnik mego ojca, brata i wszystkich, którzy zginęli w kręgu. To dzięki tobie, Aloy. Dziękuję. Raruk? Powiedz. Jak to jest być rarogiem? Przypomina powitanie świtu po naprawdę długiej nocy. Posłuchaj. Zawsze będziesz tu mieć dom. Zawsze. Loża? Co się stanie z lożą? Jako raruk sprawiłam, że przyjmujemy łowców za wyniki. Nie zwracamy uwagi na to, czy należą do Karcza. Od tej pory nie będziemy bastionem dawnego reżimu. Modlitwa? Co to za modlitwa, którą zmawiałaś, jak przyszłam? Nie słyszałam jej. O wielkie słońce. Umów się z księżycem. Niech polegli spoczną w pokoju. Ześlij im zbroję z mosiężnego blasku. Podaruj im promienie za włócznie. Rozświetl drogę do nieba każdemu z nich. Sokół Gravit Khan Morza. Sokół Siraf Khan Pir. Sokół Yusalin Khan Jagir. Sokół Kulasiv Khan Sovali. Sokół Brativin Khan Padish. Drogi brat. I Raruk Talawat Khan Padish. Lepetondy. Niech ich pamięć i ofiara będą wskazówką dla łowców, dla kuny, ludzi, jak żyć. Jelenie, jenoty. Moje gratulacje, Talano. Czas na mnie. Dzięki, Aloy. Nową zbroję kupiłem. Możesz, Nora. Obyś miała dobry łów. Dobra, czyli
czyli ukończyliśmy misję poboczną. Dostaliśmy naprawdę dużo fajnych rzeczy, więc już skrzynka, serce żuwacza, ale ja akurat serca żuwacza nie potrzebuję. Pułapki wybuchowe. Może być ta pułapka, może być. Okej, to mi się na razie przyda. No, zrobiłem sobie zbroję, gdzie jestem odporny na strzały i dodałem jeszcze dwie modyfikacje, które również dodają mi obrony przeciwko strzałom. Ale zanim z tego miasta wyjdę, zanim opuszczę je, na pewno, tak jak mówię, muszę znaleźć serce czujki, serce piłozęba i serce... Oj. Zapomniałem. Będę musiał iść i to zrobić. Zobacz wszystkie pół słońca, ale jak to? A, oni chcą, żebym tutaj pusło. Tereny wiejskie, długi wody. Nie. Jeżeli chodzi o te tereny łowieckie i tak dalej, ja tę misję zostawiam, bo to tego nie lubię. Dobra, teraz tak. Zabrać bogatym. Weźmiemy teraz tą misję, proszę pokazać. Okej. Weźmiemy ją. Tutaj ognisko. Oczywiście, że od razu sobie save'niemy grę. Czujka. Dobra. Dwa headshoty pod rząd. Co wy na to? Chyba lubimy headshoty. Serce czujki i serce piłozęba są potrzebne. I to tak trybunał. Tutaj idź do rozwidlenia dróg. To idę. Zanim tam pójdę, czekaj. On tutaj podejdzie. O, zaciekaw się. Chodź. No i co, panie kolego? Musimy się teraz zaprzyjaźnić. Ja sam kolos. Bardzo fajna gra. No tak będzie dużo szybciej. Serce czujki potrzebujemy. Podejdź no tu na słówko. Już idę. Jak mi dacie serce czujki i serce piłozęba, będę wdzięczny. Chodźże tu, na co czekasz?
Co ty tu robisz zupełnie sam? Gdzie reszta? Nie będę ryzykować ich życiem. Swój nic nie warty tyłek mogę poświęcić, ale ich nie. Przepraszam, że cię w to wciągnąłem. Spokojnie. Dla mnie to normalka. Wiesz, sprzątnąć kilka maszyn, wytropić zabójców. Jasne. Ciekawe, jak wygląda ciężki dzień. Jesteś gotowa? Na pewno wszystko w porządku? Jestem trzeźwy, więc nie. Cieszę się, że wreszcie trzeźwo myślisz. Nie przyzwyczaję się. Powiedz mi, co się stało z Ersą. To bardzo ważne. W sumie nikt nie wie. Wyruszyła w środku nocy z kilkoma zaufanymi ludźmi. Zaufanymi? Ciebie nie zabrała? Nie. Bardzo dużo piłem. Może myślała... Szlak, nie wiem. Że nie dam rady. Poszukiwacze znaleźli ciało następnego dnia. No i trupy tchórzliwych kardża cienia. To była zasadzka. Kardża cienia to zwierzęta. Tak ją pobili, że nie dało się pokazać twarzy przed pogrzebem. Przykro mi, Arend. Tak. No, kiedy znajdę tych, co to zrobili, im też będzie przykro. I nie wiesz, dlaczego wyruszyła bez ciebie w środku nocy? Nie. Ale to musiało być pilne. Wiadomość, raport na temat nowych kardża cienia, sam nie wiem. Kardża cienia? Czemu kardża cienia to zrobili? Bo nas nienawidzą, a Ersy najbardziej. Walczyła przy Awadzie i wykopała ich z południka. Lizali rany przez 2 lata, ale w końcu znaleźli sposób, by ją dopaść. Jasne. Pokaż mi, gdzie Ersa zginęła, a zrobię, co w mojej mocy. Chodź tu, za mną. Ogólnie mieliśmy robić inną misję. Ogólnie mieliśmy robić tą misję, iść na rozwidlenia dróg, ale no... Bo to jest misja główna, to co teraz robimy. To jest misja główna, no dobra, no to... Bo mamy akurat 2 główne misje, tak? I z Zerendem, dobra, zrobimy tą jedną główną misję, czy nie? Ale w sumie, no ja miałem te główne misje robić, jak skończę robić te poboczne. Ja na razie go muszę zostawić. Tak jak mówię, ta misja się niechcący zrobiła. Ja nie planowałem jej robić. Tutaj. Rozwidlenie. Tu miał się stawić na sany. Właśnie muszę tutaj polować, żeby mieć te właśnie mięska, żeby wymieniać. Dobrze, żeśmy poszli. No jest rozwidlenie. Badaj obóz. Ślady jakiejś bójki, ale nie ma ciała. Jeśli ktoś odciągnął Nasana, byłyby ślady. Idź po śladach. Tu są. Zobaczmy, dokąd prowadzą.
No, z tym pokusem się fajnie kogoś tropi. Blisko do czerwonej przełęczy. Może powinnam odszukać Erenda. A właśnie, bo ten Erend tam będzie pewnie tam czekał. Chyba, że te misje będą zbieżne i tam Erend też będzie. Zobaczymy. Posterunek Karcza Cienia. Miejmy nadzieję, że Nasan tam jest. No już headshoty ich już nie zabijają. Bije, dobrze. Lej, koniu. Patrzę w ich stronę. Rano to odczuję. Poczułem to. Mocne cięcie. A to poczułeś? Chyba poczuł. Okej. Ja sobie tu szybko polutuję. Zatem teraz mam taką zbroję, że jestem odporny na ich wszystkie strzały. Znaczy... Dobra, mają na sala. Potrzebuję pomocy. Spróbujmy jeszcze raz. Powiem wprost, bo jesteś osłabiony. Co robiłeś przy rozwidleniu? To był piknik. Z twoją matką. Chyba chcę zranić twoje uczucia. Nie da rady. Moja matka kocha pikniki. Niezależnie od tego, i tak nic nie osiągniemy. W porządku. Nie mam nic przeciw łamaniu kości. Ile trzeba będzie złamać, żeby zaczął kwiczeć? Twardy jest. Może 7. Dobra. Przyjmuję zakłady. Już mam za słaby łuk, żeby ich one-shotować. Już po... Ah!
O kurde, ty, jaki ty niesilny! Trochę się dałem, powiem szczerze, im obić. Nic, nawet cienia. Dobra. Wszyscy już? O, jakoś ich tutaj. Kindiv mnie przysłał. Zabiorę cię stąd. A już myślałem, jakoś że mnie udało. Chyba muszę go klepnąć w ramię. Dalej, tędy. Biegnijmy. Ale słuchaj, te ćwieki na tej zbroi. Tego się nie spodziewają. O, i leczenie od razu. Gra wie, że potrzebuje leczonka i mi od razu go daje. Zachowuję to na szlak. Kindiv powiedział mi wszystko. Straciłeś ładunek? Nie. Jest ukryty. Wielu głodnych ze zmierzchu ucieszy się na jego widok. Dobrze. Posłuchaj. Kiedy wrócisz do południka, porozmawiaj z niejakim Ravanem. Powiedz mu prawdę, a pomoże ci. Prosić o pomoc wysoko urodzonych? Ale po tym, co zrobiłaś, nie odmówię. Ale na razie ruszam do zmierzchu. Bądź zdrowa. Dobra. Czyli tutaj zrobiliśmy. Wróć do Ravena. A czy z misji jeszcze tutaj coś mamy? Bo mamy tak. Główne już mamy do zrobienia. Poboczne. To nie. Wróć do Ravena. Poszukaj obozu banuków, a to jest też daleko. Do zamrożonych ostępów. To jeszcze starożytna zbrojownia. Na pewno to zrobimy. Wróć do Ravena. I od razu tak, jak już tam idziemy. To jest ten kupiec, tak? Surowce. Tylko jedno mogłem kupić. Soczystego mięsa brak. Trochę drutu. Płomienia. Złoty pakiet szybkiej.
podoba ci się to, co ma w ręce, tak? Obiecuję. Te moje strzały potrzebują. Płomienia. Potrzebuję tych płomieni naprawdę sporo. Dobra. Ekwipunek. Surowce. Okay. Ile mam tych pakietów jeszcze? Bo nawet nie zauważyłem. Pakiet szybkiego tego podróży. Jeden mi został, to nie jest dobrze. Ja muszę teraz kupić coś więcej tych pakietów. Chodź, na słowo. Spotkałem człowieka o imieniu Nasan i zawarliśmy porozumienie. Sądzę, że w zmierzchu wielu na tym zyska. A wszystko przez skradziony miecz. Jak mawiają, idź za cieniem, a znajdziesz płomień. Dobrze, idź za Erendem, teraz mi pokazuje. Wiem, że już mnie tam bardzo misja wzywa. Tu mamy te kolejne rzeczy. Kotły. Samouczki to na razie. Te żyrafy są do zrobienia. Obozy bandytów są zrobione. Zadania są zrobione. Jeszcze poboczne. Oręż z loży. Tego na razie nie będziemy robić. Dobra. Teraz tak. Ja sobie poszukaj obozu banuków. To też jeszcze nie będziemy robić. Starożytna zbrojownia. Znajdź zastosowanie dla ogniwa. O, ta starożytna zbrojownia. Dosyć daleko. Tam jest jeszcze kupiec. Pójdziemy tutaj. Tylko zanim tutaj pójdziemy do kupca, musimy pozabijać te zwierzęta, żeby otrzymać mięso. Żeby później móc kupić pakiet szybkiej podróży. Jejku. Ale dobrze, kochani, ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Już zrobimy to w następnym. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawicie łapkę w górę, dzwonek, powiadomię, subskrypcję. A my widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!